Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za przybycie. Mam dla Państwa informację o spotkaniu, które przed momentem się zakończyło. To spotkanie, jak Państwo już wiecie, jest efektem rozmowy prezydenta z protestującymi rolnikami w Sejmie. Prezydent w zeszłym tygodniu, kiedy przyjechał do Sejmu, żeby wysłuchać wystąpienia ministra obrony, został poproszony, żeby spotkał się z protestującymi rolnikami. Tamta rozmowa miała jeden ważny skutek. Protest się zakończył. Rolnicy dzisiaj przyszli tutaj na zaproszenie prezydenta, bo w czasie tamtej rozmowy w Sejmie padła obietnica, że prezydent spotka się z protestującymi w Pałacu Prezydenckim. I to spotkanie dzisiaj rozpoczęło się od podziękowań ze strony rolników za to, że prezydent okazał protestującym szacunek, pokazał, że dla niego sprawy polskiej wsi i polskiego rolnictwa są bardzo ważne i że de facto doprowadził do tego, że po dwóch tygodniach ten dramatyczny protest się zakończył. Rolnicy również wyrazili taką gorycz, że premier Tusk, wielokrotnie zapraszany, nie skorzystał z zaproszenia protestujących, chociaż miał takie możliwości, chociaż trzy razy był na posiedzeniu Sejmu, to wychodził tylnymi drzwiami, nie rozmawiał z rolnikami. Rolnicy oczekiwali po pierwsze szacunku, rozmowy, a dopiero ta rozmowa ma doprowadzić do rozwiązania problemów, z którymi się borykają. I właśnie o tych problemach dzisiaj była mowa. Rolnicy protestujący wyrażali swoje zaniepokojenie przepisami Zielonego Ładu, które uderzają w prowadzone przez nich gospodarstwa. Byli zaniepokojeni sytuacją, która ma miejsce teraz na rynku rolnym, spadkami żywności, które bezpośrednio w nich uderzają i też brakiem możliwości rozmowy z przedstawicielami władz, które mają wpływ bezpośrednio na ich sytuację. W związku z tym prezydent na prośbę rolników podjął decyzję, żeby przedstawiciel protestujących wszedł w skład Narodowej Rady Rozwoju, Rady do Spraw Rolnictwa, czyli tego ciała doradczego prezydenta, tego miejsca, gdzie w Pałacu Prezydenckim rozmawia się o sprawach rolnictwa, gdzie przygotowuje się teraz stanowisko Polski na czas prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Dojdzie również do spotkania szerszej reprezentacji protestujących rolników z członkami Rady do Spraw Rolnictwa przy prezydencie Rzeczpospolitej. Pałac Prezydencki jest miejsce, gdzie może toczyć się taka rozmowa. Natomiast Pałac Prezydencki jest też takim miejscem, gdzie ci, którzy przychodzą z problemami takimi, jak dzisiaj, z jakimi dzisiaj przyszli polscy rolnicy, mogą być wysłuchani. I to był kolejny dowód na to, że drzwi do Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte. Bardzo Państwu dziękuję. Panie ministrze, pytanie o tarczę wschód została dzisiaj zaprezentowane. Jak pan prezydent odbiera te założenia? Panie redaktorze, byłem na spotkaniu z rolnikami. Nie znam, nie mam tych informacji, w związku z tym tego nie skomentuję. Natomiast bardzo Państwa przepraszam, bo za moment prezydent udaje się do powiatu tureckiego, do Konina, tam na spotkanie też z rolnikami z Wielkopolski i z samorządowcami, bo dzisiaj jest 27 maja, Dzień Samorządu Terytorialnego. Bardzo Państwu dziękuję.